Euklides z Megary łączy dwóch ważnych filozofów. Łączy koncepcję Parmenidesa z koncepcją Sokratesa. Przy okazji warto zaznaczyć, że Euklides z Megary nie jest Euklidesem z Aleksandrii, sławnym matematykiem. Są to dwie różne postacie. Euklides z Megary żył wcześniej i Euklides z Megary jako uczeń Sokratesa wprowadza koncepcję podwójną, czyli z jednej strony wprowadza to, co mówił Parmenides, czyli że byt jest jeden i że byt jest niezmienny. W związku z tym negowana jest zmienność, negowane jest powstawanie i negowane jest ginięcie, ponieważ byt zawsze był, nigdy się nie zmieniał i zawsze będzie, ale wraz z tą koncepcją neguje się również wielość, ponieważ to, co nam się wydaje wielością, jest postrzegane tylko zmysłami, a według koncepcji Euklidesa z Megary, podobnie jak według Parmenidesa, nie ma czegoś takiego jak wielość. Jest tylko byt jedno i nic więcej. Parmenides oczywiście wyklucza również poznanie zmysłowe. W związku z tym Euklides z Megary również idzie tym tropem, wyklucza poznanie zmysłowe, wyklucza poznanie za pomocą doświadczenia. Neguje ten typ poznania i on uważa, że jedynym prawdziwym poznaniem jest poznanie rozumowe, poznanie dedukcyjne, czyli poznanie, w którym od razu idziemy do ogólnych teorii. Wyznaczamy ogólne teorie bez ich potwierdzenia, czyli ogólne przesłanki bez badania, czy są one prawdziwe, więc ufamy tylko naszemu rozumowi bez ufania zmysłom, postrzeżeniom i badaniom empirycznym. No ale w związku z tym zapytacie, no dobrze, ale to jest tak naprawdę powtórzona koncepcja Parmenidesa. Co w związku z tym mówi nowego Euklides z Megary? Otóż Euklides łączy tą koncepcję z koncepcją Sokratesa w tym znaczeniu, że on mówi, że tym bytem jest byt dobro, czyli to dobro jest nazywane różnymi postaciami. Raz mogą ludzie nazywać ten byt dobro mądrością, innym razem mogą go nazywać Bogiem, jeszcze innym razem mogą go nazywać cnotą, ale to są tylko i wyłącznie nazwy tego jednego bytu dobra. I poza nim nic nie istnieje, w związku z tym Euklides z Megary wprowadza tutaj tą koncepcję, że byt jest czymś, powiedzielibyśmy, wartościującym, ma pewną wartość, ponieważ byt Parmenidesa nie miał jakby określonej natury, był po prostu bytem samym w sobie i nic więcej. Natomiast tutaj w tej koncepcji Euklidesa z Megary byt nie tylko jest jeden, nie tylko jest niepodzielny, nie tylko jest taki, który istniał od zawsze i się nie zmieni nigdy, ale również ma pewną sobie wartość. To znaczy jest dobrem. I człowiek, aby się rozwinąć, powinien dążyć do tego, aby poznać ten byt dobro. I to jest najważniejszą cnotą według Euklidesa z Megary. To znaczy próba poznania tego bytu jest tak naprawdę najwyższą cnotą, do której powinien dążyć człowiek. Jest to podobne do koncepcji Sokratesa, ponieważ Sokrates zakładał, że najwyższym dobrem dla człowieka jest wiedza, dzięki której możemy rozwijać naszą duszę. Natomiast dla Parmenidesa jest to o tyle wiedza, o ile doprowadza ona nas do poznania bytu jedności, do tego bytu jednego, który jednocześnie czyni nas szczęśliwszymi. Nie jest to koncepcja oryginalna, ale tak jak mówiliśmy, pamiętajmy, że uczniowie Sokratesa najczęściej rozwijają tylko jeden wątek jego myśli. W związku z tym najwybitniejszym uczniem Sokratesa będzie Platon, ponieważ on doprowadzi do rozwoju naukę mistrza. Natomiast ci poboczni uczniowie najczęściej skupiają się tylko na jednym wątku i go rozwijają. Warto tutaj zaznaczyć, że uczniowie Euklidesa z Megary i sam Euklides rozwijali też pewnego rodzaju myślenie, powiedzielibyśmy myślenie sprowadzające argumenty przeciwnika do absurdu, w związku z tym byli też nazywani erystykami albo sofistami, w tym znaczeniu, że lubowali się w takich dyskusjach, no, które
do niczego nie prowadziły, no bo prowadziły do tego, że argumenty przeciwnika, jego konkluzja stawały się absurdalne, ale z punktu filozoficznego były to ciekawe zagadnienia i można również o nich poczytać, jakie argumenty tutaj stosowali, aby zbijać argumenty przeciwnika. Kierowali się tym, czym kierował się Zenon Zelei, czyli uczeń Parmenidesa, który próbował rozwijać jego naukę, no i doprowadzać argumenty swoich przeciwników do absurdu. Zenonowi chodziło raczej o to, aby udowodnić, że nie istnieje coś takiego jak ruch. Natomiast uczniowie Euklidesa z Megary i sam Euklides stosowali tą erystykę, tą argumentację do jeszcze wielu, wielu innych założeń. Z tym, że nie była to taka pusta erystyka, ponieważ ona miała doprowadzić, tak jak rozumowanie Sokratesa, do tego, aby człowiek poznał to, co jest dla niego najistotniejsze, czyli aby poznał to, że powinien rozwijać tylko swoją wiedzę. Więc ta erystyka nie była tylko takimi pustymi przechwałkami, ale również miała taki warunek etyczny, czyli miała doprowadzić człowieka do jakiegoś rozwoju, mimo że ta erystyka wielu doprowadzała do szału i sam Euklides był za nią krytykowany. Tutaj należy jeszcze zaznaczyć, że nie, to już powiedziałem, że to są pomniejsi uczniowie Sokratesa i zawsze powinniśmy pamiętać, że oni rozwijali tylko jeden jego wątek. Dodam na końcu jeszcze, jaką charyzmą musiał się cieszyć Sokrates, aby mieć takich uczniów, ponieważ przykład Euklidesa z Megary jest ciekawym przykładem. Otóż Euklides, pochodząc z Megary, miał zakaz wstępowania w pewnym momencie do Aten, a bardzo, bardzo chciał posłuchać Sokratesa. W związku z tym był tak zdesperowany, że wkradał się do Aten wieczorem i był zazwyczaj przebrany za kobietę. W związku z tym tutaj możemy sobie wyobrazić z tych malutkich fragmentów, jak zdesperowani byli uczniowie Sokratesa, jak charyzmatyczna to musiała być postać, aby dokonywać takich rzeczy tylko po to, żeby wysłuchać swojego mistrza.